Witajcie w Pressfire Continue. Honda z tej strony. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się PlayStation 2 TV. Będzie to recenzja zestawu, który zakupiłem jakiś czas temu. Ogarnimy sobie wszystkie plusy, minusy, czy opłacało się kupić ten sprzęt. Dodatkowo podłączymy sobie normalny model PlayStation 2 do tego zestawu i sprawdzimy, czy są jakieś różnice. Więc jeżeli interesuje Was overview PlayStation 2 TV, bez przedłużania zapraszam do materiału. Dobra, PlayStation 2 TV. W ogóle ciekawa sytuacja. 2010 rok, premiera tego sprzętu, 10 lat po premierze PlayStation 2, wszystko cacy. No ale jak, skoro już 4 lata temu, czyli w 2006 PlayStation 3 wyszło, więc po co to? Po co ktoś w Sony wpadł na hybrydę PlayStation 2 i 22-calowej brawi? Nie wiadomo. Dziwna sprawa w ogóle, że w Sony wpadli na pomysł na skonstruowanie czegoś takiego. Z perspektywy czasu, jak patrzę na to, dziwi mnie to, ale jeśli chodzi o teraz, tu teraz, ja się strasznie cieszę, że to wyszło. Na pewno jest to produkt niszowy, jest to produkt skierowany do jakiejś wąskiej grupy odbiorców. To sukcesu żadnego nie odniosło i cieszę się z tego, ponieważ nie są te zestawy tak wyciorane, jak mogłyby być, więc dla mnie mega, jeśli chodzi o te czasy. Płyta główna w tym modelu jest to coś na miarę PlayStation Fat, to nie jest Slim. Slim wyszedł w 2004 roku już, więc można byłoby rzec, że kurczę, no to ta płyta główna będzie w środku. Nie, też na kompatybilność jest, sprawdziliśmy. Jest to płyta zmodyfikowana z PlayStation Fat. Jeśli chodzi o teraźniejszość teraz, co może to zaoferować? Dużo. Trzeba wspomnieć, że FreeMac Boot, czyli możliwość odpalenia backupów na PlayStation Slim oraz na PlayStation Fat, nie działa. Nie działa FreeMac Boot na tej wersji PlayStation. Wydaje mi się, że jest to model. O ile modele Slima i Fata były mniej więcej poukładane jakoś, to chronologicznie wyglądało, ten model jest całkiem inny. To jest bodajże PX300 czy coś w tym stylu. Więc całkiem w ogóle odrębna sprawa, jeśli chodzi o numerologię wszystkich modeli PlayStation. I wydaje mi się, że dlatego FreeMac Boot nie działa. No jeszcze nie, finale nie doszli do tego, jak to wziąć i sparować z sobą. Jeśli chodzi o teraźniejszość teraz, tak jak wspominałem wcześniej, ten sprzęt jest skrojony pode mnie. Naprawdę, jeśli chodzi o tą generację wtedy, czyli PlayStation 2, kapitalnie wszystko wygląda na tym ekranie. Skan progresywny to 576 i w których są uruchomione gry. No, wygląda nieziemsko. Dead or Alive jest bardzo dobrym przykładem, jeżeli odpalilibyście sobie Dead or Alive na konsoli, która jest podłączona do tego zestawu, tak jak ja odpaliłem, zresztą zobaczcie na materiale, oraz odpalili sobie tą samą grę na tym zestawie tu, w PlayStation 2, który jest w tej brawi. To są dwie różne gry, dwie różne jakości, więc dla mnie ten zestaw ma wszystko tego, co szukałem. To jest wszystko tutaj i jestem mega zadowolony. Za cenę, którą dałem za ten zestaw, czyli to jest poniżej 200 funtów, jest to cena do możliwości, jest mega. To, co może zaoferować, jaki ma potencjał w sobie, no to jest bez porównania. Wydaje mi się, że byłbym w stanie, żeby nawet ktoś by krzyczał sobie 300 funtów, wiedząc, co ten zestaw potrafi teraz, byłbym w stanie wydać taką kwotę na ten zestaw. Mówiąc oczywiście o pełnym zestawie, czyli o pilocie tak samo. Pilot jest tu też ważną rzeczą, która dopełnia tego wszystkiego. Więc jeśli chodzi o historię tego, jest to dziwna w ogóle sprawa i dla mnie ewenement, bo niezrozumiałe wypuszczanie sprzętu, który jest technologicznie słaby w momencie wyjścia i niczym tak naprawdę nie szokuje lub nie jest w stanie zaoferować nic nowszego, lepszego. Ale z perspektywy czasu teraz, no ja się cieszę, że podjęli taką decyzję, a nie inną. I tyle. Więc tutaj, tu mamy całą historię tego sprzętu i zapraszam na dalszy materiał, gdzie będziemy mieli jakieś testy i dowiecie się coś więcej. Na razie. What a thrill. With darkness and silence through the night. What a thrill.
searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Omówmy sobie może teraz opcje, jakie nam daje ten telewizor. No i tak, nas interesuje obraz, dźwięk. No, oprócz tego, co tutaj jest, to ciekawa w ogóle sprawa, można podłączyć ten telewizor do neta. No i co? No i można cyfrową telewizję sobie odpalić. To jest kapitalna sprawa. Obraz, teraz tak. To w ogóle ciekawa sprawa, opcji jest to multum, jak to przystało na telewizor Sony. Ten obraz, który był na początku przy zakupie, była szybka taka recenzja pozakupowa, jest niczym w porównaniu z tego, co jest teraz. No, jeśli chodzi o obraz, ja ogólnie go troszeczkę polepszyłem. Tu wam tylko pokazuję te opcje, ale ja troszeczkę tutaj pododawałem rzeczy i obraz teraz, a to co było wcześniej, no to jest mistrzostwo świata. Ogólnie tu jest system settings, podstawowe rzeczy, nawet jak tutaj widzicie. Przy BBC i innych bzdetach można sobie tutaj rzeczy z radia ustawić. Tu może nie będę się zagłębiał w to, bo ten film będzie trwał wieki. Można sobie pod USB. Tutaj pod, no proszę bardzo. No, ja tutaj zdjęć nie będę oglądał, no ale kuźwa są. Proszę bardzo. Można. To samo z muzyką. Tu mamy cyfrową telewizję, no tego nie podłączałem, nie chce mi się tego robić, ale jest opcja, no i mamy. Tu jest analog, wiadomo, nie mam anteny podłączonej do tego, więc jakoś nie będę wam pokazywał, jak się stroi programy i tak dalej, to było troszeczkę głupie. Tu mamy wszystkie nasze wyjścia, ładnie pokazane graficznie. I te, które są podłączone w tym momencie, mamy oczywiście tutaj, tak jak jest, PlayStation, do którego możemy się przełączyć. No tak samo jest Skype. Thank you.
kilka słów może o menu. To jest wersja tego urządzenia PX300 i PSK1. Tu jest wszystko mniej więcej to samo. Tutaj szybko przelecę przez menu i zobaczycie, czego zaraz brakuje. Dokładnie. Brakuje zmiany wyjścia obrazu, czyli komponent na RGB. Z tego względu, że jest to, no, nie zapominajmy, jest to cały zestaw. Jest już Play, który jest podłączony bezpośrednio do tego telewizora, czyli omijamy wszystkie opóźnienia związane jakimikolwiek kablami. Płyta główna bezpośrednio jest podłączona do tego telewizora i tyle. Więcej nie musimy nic robić. Może sobie tylko okienko wrzucić zamiast pełnego ekranu. Więc jeśli chodzi o menu, to jest tyle. Ok, kilka rzeczy wartych odnotowania. Więc tak, jeżeli przełączymy się w tryb PlayStation 2 i na pilocie wciśniemy sobie opcję. Mamy tutaj pasy szybkiego uruchamiania i przy opcjach standardowych, jeśli chodzi o takie rzeczy, mamy tutaj u góry obraz i dźwięki. To nas ogólnie interesuje. W obrazie, jeżeli wejdziemy w obraz, jest kilka rzeczy, które doszły, nie było ich wcześniej, czyli na przykład obraz, gra oryginalna i standardowa. Różni się to chyba barwami, odcieniami. Za dużo tutaj nie ma, ale jest. Tu jest kilka opcji wyłączonych, no nie jesteśmy w tym trybie, więc nie możemy tego pozmieniać, ale w zaawansowanych opcjach jest tu kilka nowości, typu czerń, którą można podbić, kontrast, który można podbić. Jest tu światło, które można zredukować, podbić, biel, żywe kolory. Fajna sprawa, fajna sprawa. Kolejną opcją jest to dźwięk. Tam zauważyłem, że jest tu też kilka zmian. Jest tu głównie forma dźwięku, czyli surround, już nie ten, który wcześniej wybierałem, tylko jest gra oraz wyłączony, więc mamy to do wyboru. No, kurczę, fajnie, że ukłon w stronę Playa i tego, że mamy jakieś ekstra opcje. No, ktoś pomyślał o tym. Ciekawa sprawa. Takie właśnie rzeczy utwierdzają mnie w przekonaniu, że ten zakup był idealny. Wydałem pieniądze na coś, co rzeczywiście będzie mi sprawiało radość i na coś, co oczekiwałem, że spełni to, co chcę. Moje oczekiwania są w 100% spełnione, jeśli chodzi o ten zestaw i naprawdę się cieszę, że mimo wszystko, że jeszcze nie widzieliśmy gameplay, jest tu kilka takich opcji, które chciałem, żeby tutaj były i szukałem właśnie takiego telewizora, który mógłby wycisnąć z tej akurat generacji to, co chcę. Więc tyle, jeśli chodzi o funkcjonalność tego sprzętu i zajmiemy się teraz gameplayem, to co Tygrys robi najbardziej, więc widzimy się za chwileczkę. This is your story. Thank you.
Nuclear Strike. Dziwne. Ciekawa sprawa. No popatrzcie się, co tutaj się dzieje w ogóle. Na Ray Tracerze nic mi się takiego nie działo. Nagle na nuklearze tak jakby coś się działo z tą emulacją. Przeważnie jak na PC coś takiego się dzieje, to jest to chip graficzny, który jest przegrzany. Dziwne. Dobra, odpalimy sobie coś jeszcze innego. No tutaj, chyba że ta emulacja tak kaleczy, jeśli chodzi o tą grę i coś jest nie tak. No bo tak jak mieliśmy z Playem 2, nie wszystkie gry działały rzeczywiście dobrze. Doom. Zobaczymy, czy Soviet pójdzie. Soviet Strike. Podejrzewam, że skoro był problem z emulacją Nukleara, jest, będzie to samo z Sowietem, no ale zobaczymy. Ridge Racer nic się nie działo, wszystko ok. Ciekawe. Z Nuklearem zaraz po wybuchach się coś działo. A tutaj wygląda na to, że jest wszystko ok. Czyli trafiliśmy na grę, która po prostu nie jest dobrze emulowana.
dotarłem do Mareckiego i stwierdziliśmy, że jeszcze dogramy sobie Dreamcasta, więc zobaczymy, jak Dreamcast się będzie prezentował na PlayStation 2 TV. Wydaje mi się, że ten test będzie jakiś miarodajny i zobaczymy, jak będzie z jakością obrazu, a wydaje mi się, że będzie dość ciekawie. Czas na Jet Set Radio na Dreamcastie. Czas na Dead or Alive na Dreamcastie. Dead or Alive wygląda równie dobrze jak na PlayStation 2. No to jest tylko oczywiście moje widzimisię. Także sami zobaczycie. Wybiorę mniej więcej te same postacie. No, Dead or Alive wygląda genialnie. Jeśli chodzi o poprzednią generację, czyli PlayStation, gry aż tak dobrze nie wyglądają, ale Dreamcast się prezentuje rewelka. Jak widzicie, Dreamcast na PlayStation 2 prezentuje się wspaniale. Podłączyliśmy Dreamcasta przez kabel RGB. Niestety nie mieliśmy VGA boxa, żeby porównać, jak to będzie wyglądać. Potraktujcie to jako ciekawostkę. Chcieliśmy sprawdzić, jak to będzie kontrastować z PlayStation 2, jak to będzie wyglądać. Więc jak widzicie, wszystko wygląda fajnie, więc wydaje mi się, że jest czas już teraz na podsumowanie. Więc tak, dotarliśmy do końca naszej recenzji PlayStation 2 TV. Cóż, sprzęt jest bardzo dobry, spełnia moje oczekiwania, tak jak już wcześniej wspominałem. Tych, którzy są zainteresowani zakupem, odsyłam do portali typu eBay, Facebook Marketplace, Gumtree. Przynajmniej jeśli chodzi o Anglię, tam mogłem spotkać te zestawy. Ważna rzecz, jeżeli będziecie kupować PlayStation 2 TV, zwróćcie uwagę, czy jest w zestawie pilot i czy jest to pilot oryginalny. Tak wygląda oryginalny pilot, ja to wspominałem w recenzji. Jest to dość ważna rzecz. Bez pilota, a z pilotem to są dwie różne rzeczy, ten pilot potrafi kosztować od 40 do 60 funtów. I jest to rzecz, która podnosi wartość tego zestawu. Ceny całego zestawu kompletnego oscylują od 200 do 300 funtów, jest to dość duża rozpiętość. Pomiędzy 200 a 250 jest to realna, fajna cena, za którą moglibyście zakupić ten zestaw. Powyżej, no to już jest indywidualne podejście. Wydaje mi się, że jest to chyba za duża kwota, patrząc teraz przez pryzmat tego, co ten sprzęt potrafi. Więc tak, jeśli chodzi o możliwości tego sprzętu, tu jest PlayStation 2, Dreamcast, Wii, bodajże GameCube. To są konsole, na których będzie widać różnicę. Będzie można wycisnąć coś więcej z obrazu na tym telewizorze i to fajnie wygląda, zresztą sami widzieliście.
Natomiast jeśli chodzi o generację poniżej, jest to PlayStation 1, czy nawet Nintendo, Super Nintendo, czy Sega, tam nie spodziewajcie się jakiejś poprawy obrazu. Obraz jest poprawny, no ale niestety ni to się ma do CRT-ka, więc na pewno ten obraz będzie bił na głowę PlayStation 2 TV. Jeżeli chcecie lub macie zamiar kupić ten sprzęt z myślą o takich retrokonsolkach, to nawet nie próbujcie, ponieważ ten sprzęt jest skierowany do PlayStation 2 i do góry, lub jeszcze ewentualnie Dreamcast i do góry. Wydaje mi się, że na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do komentarzy. Jeżeli podobają się Wam nasze materiały, zapraszam do subskrypcji. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku Press Fire to Continue. Na razie, hej! Will never find peace for what you have become. I am what the gods have made me!